Cześć amigo, witam cię serdecznie na moim kanale. Przed obejrzeniem tego odcinka zapraszam cię do zasubskrybowania mojego kanału oraz pozostawienia śladu po sobie w postaci łapki w górę. Kliknij też dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego materiału. Wejdź na mojego Instagrama sztuka.myślenia i przez Instagrama możesz się ze mną skomunikować. Możesz napisać, co po prostu byś oczekiwał w kolejnych odcinkach. Pamiętasz z ostatniego odcinka. Krzywą gaussa, która inaczej nazywana jest krzywą dzwonową. Zauważ, że kształt tego wykresu przypomina po prostu dzwon, który rozszerza się w kierunku swojej podstawy. Mamy tutaj skomplikowany wzór, który właśnie opisuje tę krzywą. Nasze składniki we wzorze to przede wszystkim średnia, nazwana grecką literą μ. literą Sigma jest nazwane odchylenie standardowe. Te dwie rzeczy będę właśnie tłumaczył w tym filmie. Mamy też składnik w postaci litery pi, czyli jest to stosunek obwodu koła do jego średnicy, a także liczbę Eulera. Jest to stała, która wynosi mniej więcej 2,71828. Wiesz już, amigo ze szkoły, że parametry, które są we wzorze danej funkcji, wpływają na kształt tego wykresu. Sprawdźmy więc, jak te składniki, które właśnie Ci opisałem, będą wpływać na kształt wykresu krzywej dzwonowej, inaczej zwanej krzywą gaussa. Zauważ, że wykres gaussa może być średnio płaski, może być bardziej strzelisty, a także może być po prostu bardzo płaski. Od czego będzie zależał kształt i strzelistość albo płaskość tego wykresu? Spójrzmy na tych ludzi. Ci ludzie są praktycznie tacy sami. Oczywiście zawsze znajdzie się jeden wyjątek, ale weźmy pod uwagę to, że ci ludzie właśnie nam mówią, że mają te same IQ 100. Są po prostu nie za mądrzy. Wszyscy tacy sami. Jeżeli teraz mamy przedstawić na wykresie, który pokazywałem Ci w poprzednim filmie, Cechę, która występuje wśród tych osób, czyli inteligencję, wszyscy mają tutaj 100, czyli średnia ich, to jest po prostu 100, to na osi pionowej, tam gdzie jest y, będzie częstotliwość występowania tej cechy, a na osi poziomej ze średnią w środku będzie po prostu wartość IQ tych osób. Nasze brzegowe wartości to 55 i 145. Poniżej, powyżej tych cech, inteligencja ludzka bardzo rzadko występuje. Natomiast wzór dla tych osób, znaczy wykres tych osób, to nie będzie żadna krzywa dzwonowa, ponieważ oni są tacy sami. Będzie to po prostu linia prosta. Dlatego odchylenie standardowe od naszej średniej będzie miało tutaj 0, ponieważ żadna wartość inteligencji nie odchyla się tutaj od naszej średniej. Standard deviation, czyli odchylenie standardowe. Inaczej dewiacja, czyli odchylenie od, czyli można powiedzieć, że deviant to odchyleniec czyli standard deviation odchylenie standardowe to po prostu odchylenie naszych wyników od średniej. Sprawdźmy teraz populację ludzi, którzy tutaj są przedstawieni, których średnią będzie średnia wzrostu. A jak liczymy tą średnią? To zwykła średnia arytmetyczna. Na górze w liczniku mamy sumę wyrazów, a na dole ich ilość. Przedstawmy teraz to, ponieważ pewne znaki mogą być tutaj niejasne. Sigma, przeważnie w matematyce, oznacza sumowanie wyrazów. Na dole n będzie oznaczało ilość naszych wyrazów, w tym przypadku ilość osób, które bierzemy pod uwagę. x i to kolejne wyrazy równania od i równego 1, czyli od pierwszego człowieka do ostatniego, ponieważ n ilość danych to nie tylko ilość danych, a także ostatni element. Zauważ teraz, że jeżeli dodam przykładowe wartości, obojętnie czego, i podzielę przez ich ilość, uzyskam średnią arytmetyczną. Na dole uzyskam tą samą średnią arytmetyczną, ale będę brał takie same wyrazy i dzielił przez ich ilość. W dwóch przypadkach otrzymałem 100. Dlatego średnia arytmetyczna nie zawsze będzie mówiła nam o tym, co mamy. Musimy czasami głębiej zajrzeć i przeanalizować nasze dane pod innym względem. Spójrz teraz na ten przykład, który może trochę rozjaśnić Ci, o czym mówię. Mamy tutaj psa, który ma 4 nogi. Jeżeli dodamy do tego człowieka pod względem nóg, to razem mamy 6. Jeżeli podzielimy przez ilość składników, to podzielimy to przez 2, więc średnia nóg dla człowieka i psa to będzie 3. Czy średnia nam tutaj powie o ilości nóg? Nie za bardzo, musimy wejść zawsze głębiej. Spójrz teraz, mamy trzy wykresy w jednym: jeden strzelisty, drugi średni, a trzeci płaski. Wiesz już, że odchylenie standardowe będzie wpływało na strzelistość. Mało odchylone wyniki to bardziej strzelisty wykres. Średnio odchylone wyniki to wykres przypominający dzwon. Natomiast bardzo płaskie wyniki to bardzo rozrzucone, w których wyniki są bardzo różne w stosunku do średniej. A jak obliczamy standard deviation, czyli odchylenie standardowe, to prosty wzór pod pierwiastkiem mamy tutaj. Po kolei odejmujemy od wyrazów ich średnią, podnosimy to do kwadratu i dzielimy przez ilość, a wszystko to pierwiastkujemy. Czasami też pokazuje się wzór, w którym odchylenie standardowe jest w kwadracie, wtedy nie mamy tego pierwiastka. Zauważ teraz, że już wiesz, na co wpływa strzelistość, a średnia będzie pokazywała przesunięcie na wykresie. Zauważ, że czerwony wykres to największa średnia, bardzo zbliżone wyniki i małe odchylenie standardowe. Drugi niebieski wykres to średnia w zerze, a odchylenie standardowe w tym przypadku jest 1. W trzecim przypadku wyniki są bardziej rozrzucone, natomiast średnia jest w minus dwójce. Przesunięcie zależy od średniej. Wykres jest symetryczny zawsze, a oś symetrii jest w średniej. Zapraszam Cię do kolejnego odcinku, w którym policzę przykłady na kalkulatorze oraz ręcznie, jak liczymy średnią i odchylenie standardowe z przykładowych danych.